Nie zaśpiewam tego, bo jest jeszcze jedna osoba, nie będę wnikał w szczegóły, która raczej nie chce tego usłyszeć. Jest milion osób, które chcą to usłyszeć. Ale ta osoba jest taka bardzo dla mnie ważna, więc przychylę się do niej raczej. Przykro mi, następnym razem. Może jak się uda, wyniknie z tego jakiś odrębny mu tutaj recital. I wtedy tak. A teraz... No to kontynuując bieszczadzki wątek, bar na Stawach. Czy wątek Wojtka Bellona? Jeszcze się z nocy kołysze miasto, 8:15 na Stawach bar. Bramę otwiera, wchodzimy tedy ja, Ignatowicz Jan. Co tu zostało z wierszy mistrza? Prasa robotnicza, fasolka z bufetu, a smak poranny piwa. Łapczywie poznają poematy w beretach. Przed dzielnicowy krokiem szeryfa, tempo spod dacha popatrzał. Nie mieści mu się w głowie służbowej, że można wypić na czczo. Co tu zostało z wierszy mistrza, kiedy wyjść trzeba na papierosa, a bufetowa grozi kliną, gdy ktoś coś powie głośniej. Ścianą zaraz przy wejściu balon sporty z rękawa. Siedli goście wprost z wierszy mistrza, bubą makiną, wypisz, wymaluj. Słuchaliśmy ich z Ignatowiczem, jak żywy poemat Stawów. Poezją był brzeg i kufli, kosmiczny wymiar miały słowa. Lecz chłopakom z sąsiedniego stolika chyba z zawodówki pobliskiej jakoś się dziwnie zachciało, żeby te skredy wyszli. Co tu zostało z wierszy mistrza? Chłodem powiało do drzwi niedomkniętych i wyszliśmy z Ignatowiczem gdzie indziej szukać poezji. I wyszliśmy z Ignatowiczem gdzie indziej szukać poezji. Zapraszamy